Cześć, witajcie z tej strony Grid. Ostatnio skończyliśmy ogrywać sobie Shattered Space. Dodatek do Starfielda, który nie tak dawno wyszedł. Ograliśmy misję fabularną i... I po prostu się wcurwiłem. Dlaczego? No wszyscy wiemy, że Starfield nie jest grą wybitną. Wiemy, że Bethesda sobie poszła bardzo mocno na skróty, mieli wywalone lachę na tą grę i no wypuścili coś, co powinno jeszcze troszeczkę pozostać w developmencie. Tfu, zakręcone słowo. No ale wypuścili. Ograliśmy sobie Starfielda. Dobrze wiecie, że no, jestem osobą, która przy Starfieldzie spędziła sporo godzin. Ograliśmy sobie dodatek i zakończenie fabularne, które zaserwowała nam Bethesda, woła po prostu pomstę do nieba. Muszę o tym powiedzieć, ponieważ no jest to niedomówienie, to jest chyba mało powiedziane. Jest to chamstwo, złodziejstwo i najwyższych lotów świństwo, co zrobiła Bethesda z dodatkiem fabularnym do Starfielda. No, zapraszam na materiał. Sobie ciut więcej opowiemy w trakcie oglądania mojej gry. Jesteśmy na zakończeniu ostatniej misji. Tutaj podejmujemy najważniejsze decyzje. Jest to miejsce, do którego zaprowadziło nas wszystko to, co zrobiliśmy wcześniej w tym dodatku. Ja postanowiłem być tutaj wiernym sługą Wielkiego Węża. Postanowiłem wznowić krucjatę fanatyków. Postanowiłem wysłać ich do zasiedlonych układów, aby szerzyli słowo węża. Nie chcę tu używać zbyt mocnych słów, bo no YouTube ich nie lubi. Także dotarliśmy do samego końca z Anasku. No, jak być może przeczytaliście lub nie, powiedział, że no niestety będziemy musieli się poświęcić, żeby zakończyć cykl. Doprowadzi to do naszej śmierci. No i jako, że grałem jako fanatyk, przyjąłem religię Warun, rodu Warun, postanowiłem, że się poświęcę. Tutaj jeszcze wybierałem różne opcje dialogowe, licząc na to, że być może jest jakaś furtka, jest jakieś wyjście, które pozwoli mi przeżyć. No niestety, Anasko tutaj bardzo jasno zaznaczył, że nie ma najmniejszej szansy na to. No, w porządku, pogodziłem się z tym. Był to mój wybór i postanowiłem się poświęcić dla Wielkiego Węża. Wszyscy muszą służyć. No i zaczęła się cutscenka. Bad ending, że tak powiem. Coś się wydarzyło. Wskoczył ekran ładowania. Liczyłem na to, że może będzie jakieś demko. Może przeniesie mnie do któregoś z artefaktów. Może przeniesie mnie do jedności, jako że jestem wybrańcem. No nie wiem. Najróżniejsze możliwe scenariusze rozpatrywałem. Ale nie ten. Wiecie, co gra zrobiła? Ja dokonałem wyboru, a gra stwierdziła, że mój wybór był zły,
Mam wybrać jeszcze raz. Kompletnie zignorowano to, co ja chciałem. Kompletnie zignorowano wszystkie moje wcześniejsze wybory. Kompletnie zignorowano to, że chciałem roleplayować postać fanatyka Wielkiego Węża. Że chciałem jeszcze raz do zasiedlonych układów wysłać krucjatę fanatyków Warun, żeby zrobili tam porządek. Kompletnie mieli w dupie moje zdanie. Tu się nasuwa pytanie, to jest moja gra, czy to jest gra Bethesdy? W sensie, chodzi o rozgrywkę oczywiście, nie o własność intelektualną. Nie, no to była moja gra, a mi nie pozwolono zadecydować. Dlaczego? Dlaczego nie ma zakończenia? Nawet jeżeli by doprowadziło to do mojej śmierci, to ja wybrałem świadomie. Powinien się pojawić ekran, nie wiem, game over, albo jakieś podsumowanie tego, co dokonałem, tak jak w jedności mamy, nie? Że zeloci zaatakowali układy, że terror rozlał się po zasiedlonych koloniach i tak dalej. No ale nie. Tutaj próbuję jeszcze raz. Liczyłem, że może za drugim razem coś się zmieni. Sprawdziłem też wszystkie opcje dialogowe. Nie, no. Są dokładnie takie same. I żeby było jasne, to nie jest, że ja próbowałem dwa razy. Tych prób było chyba około 10 łącznie. Za każdym razem z tym samym efektem. Także jeżeli chcemy kontynuować grę, jeżeli chcemy grać w ogóle dalej, no to mamy dwa wyjścia. Albo w tym momencie, że nim zaczniemy rozmawiać, musimy się cofnąć, no bo mamy taką możliwość opuścić Warun, nie wiem czy się da, zapewne się da, opuścić lud Warun, nie dokończyć tej misji i grać sobie dalej. Albo, tak jak teraz, grać wbrew sobie, zaatakować Anasko, pokonać go, zniszczyć świątynię Usek. No, hańba. Bethesda, hańba. To, co tutaj się wydarzyło, jest najwyższych lotów świństwem, jak już powiedziałem na początku. Odebrano nam wszystkie wybory, jakich dokonaliśmy. Każdy z wyborów, który dokonałem podczas tej gry, nic nie znaczy. Żaden z wyborów, które dokonałem, nic nie znaczy. Po co w ogóle one były? No dobra, wypłakałem się, czas się pożegnać. Tak, chciałem, żebyście wiedzieli, że musicie wybrać jedyną właściwą drogę, więc no, dylematów moralnych nie przewidziano. Mimo wszystko mam nadzieję, że ci z was, którzy się dobrze bawili w Starfieldzie, będą równie dobrze bawić się w dodatku Shattered Space. Przymykając oko na to, co się tu wydarzyło. Chociaż za to ktoś powinien dostać naprawdę porządnego kopa w kochones, nie? Dobra. Spadam nagrywać coś dłuższego. Na tą chwilę się z wami żegnam. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. I do zobaczyska w kolejnym materiale. Na razie.